Akcja cała trwała 113 godzin 38 minut. W kulminacyjnym momencie brało udział 64 zastępy, 257 osób, natomiast ogólnie w akcji wzięło udział 163 zastępy, 799 osób. W czasie akcji zużyto ponad 8 milionów litrów wody i wytworzono i podano na ogień ponad 3 miliony litrów piany. Zużyto do tego ponad 8 ton środków pianotwórczych. W czasie akcji ewakuowano 430 pracowników, 53 tysiące litrów oleju napędowego. No, w czasie już tej akcji sanitarnej wywieziono 1920 ton mięsa, ponad 200 ton konstrukcji stalowych. Uratowane zostało ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych obiektów, las, obiekty GS-u, obiekty zakładu. Koszty naszej akcji ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych to są głównie koszty, prawda, paliwa, środków gaśniczych, zniszczony, zużyty sprzęt, prawda, no i robocze godziny. Na razie takie te wstępne, to co udało się policzyć, to są koszty ponad 400 tysięcy złotych. W pierwszej fazie to była głównie, można powiedzieć, ewakuacja, może nie było tego widać, ale ewakuacja ludzi się odbyła, natomiast no, cały czas na miejscu pożaru miały miejsce wybuchy. Nie wiedzieliśmy, co to wybuchy. Na szczęście okazało się, że to są niegroźne zbiorniki jakieś plastikowe. Ale nasza ewakuacja dotyczyła głównie zbiorników z paliwem, które były w pobliżu agregatów prądotwórczych koło zakładu. I tutaj no, ich wybuch i rozstrzelnienie to mógł grozić właśnie bezpośrednim zagrożeniem dla samochodów i ludzi biorących udział w akcji. Tutaj ewakuowano 5 tych zbiorników z olejem napędowym i zabezpieczono. Okazało się, że te wózki widłowe, które zasilane były gazem, też zostały w porę ewakuowane. No i ta pierwsza noc i popołudnie polegało na gaszeniu i na dogaszaniu, no ale potem, kiedy okazało się, że powstało w wyniku tego pożaru zagrożenie epidemiologiczne, te 2000 ton mięsa to była właśnie bomba taka epidemiologiczna, no wtedy nasze działania zmierzały już w kierunku do tego, łącznie razem z gaszeniem, no, polegały te działania na wycinaniu konstrukcji, usuwaniu tych konstrukcji, żeby zapewnić dostęp do mięsa, bo to mięso znajdowało się pod zawalonymi konstrukcjami, prawda, zmieszane było z blachą, z konstrukcjami stalowymi i była potrzeba użycia specjalistycznego sprzętu. No, w tych miejscach niebezpiecznych, tam najbardziej zagrożonych, pracowali strażacy, zapewniali dostęp do tego miejsca, żeby ekipy zakładu mogły to mięso ewakuować. Podczas tej akcji, tak jak powiedziałem, 113 godzin, 800 prawie osób. Mieliśmy tylko do czynienia z trzema lekkimi wypadkami. Byli to członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. No wiemy, że też 13 czy kilkanaście osób z zakładu doznało lekkich zadrapań. To są tego typu obrażenia, na szczęście niegroźne. Myślę, że to jest bardzo dobrze świadczy o ratownikach, o profesjonalizmie ich i o ich odpowiedzialności. Brały tutaj udział, prawda, jednostki z 7 powiatów. Więc było tych jednostek bardzo dużo. Akcja ratownicza na pewno przekraczała możliwości samego powiatu, więc stąd były takie potrzeby. Był potrzebny ciężki sprzęt gaśniczy i podnośniki, które no, zapewniały właściwą skuteczność gaszenia. Aczkolwiek no, nie możemy mówić o jakimś no, sukcesie, bo zakład się spalił, aczkolwiek teraz wiemy, że ta szybkość rozprzestrzeniania ognia i to, co zastaliśmy na miejscu, no to było niesamowite i no, trudno tutaj powiedzieć, że można było być na to przygotowanym. Zrobiliśmy co było można, co w naszej mocy. Próbowaliśmy kilka razy, prawda, wchodzić do środka, w głąb na kilkadziesiąt metrów. Próbowaliśmy działać z dachu, ale było to na tyle niebezpieczne, że musieliśmy się wycofać i prowadzić działania po prostu z zewnątrz. Te działania gaśnicze, no, które były prowadzone całą noc, no, przyniosły wreszcie ten efekt, że schłodziliśmy na tyle ten pożar, że można było go do rana dogasić i rozpocząć tą ewakuację mięsa, które no, potem było priorytetem. Konieczność ewakuacji właśnie tych zbiorników z paliwem, były te wybuchy niebezpieczne, były problemy też z wodą, prawda. W pierwszej fazie akcji nie było też dużego ciśnienia w hydrantach. Był tu problem właśnie poprzez odłączenie prądu. I też był problem, jeśli chodzi o kwestię no, dostarczania wody. Trzeba było to zorganizować, trzeba było to podzielić odpowiednio na odcinki, zorganizować, prawda, odwody taktyczne i podmieniać pracowników. Tutaj duża pomoc była z zakładu, bo zakład wziął te sprawy logistyczne tak jakby na siebie. U nas strażacy podmieniali się, prawda, co 12, co 24 godziny, żeby no, zapewnić no, ich sprawność i ciągłość też podawania wody. Aczkolwiek no, w tych najtrudniejszych odcinkach też była konieczność podmiany co 15 minut, bo strażacy po prostu nie wytrzymywali tam, gdzie pracowali, w tych najgorętszych, najbardziej zadymionych miejscach.
po prostu było to utrudnione, pracowali w aparatach oddechowych, to też ten czas pracy tam jest ograniczony i no, musi być no, bezpieczny też dla zdrowia ich.